Cześć kochani, witam cieplutko na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was film z holem zakupowym. Będzie to taki trochę miszmasz. Pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam. Zacznę może od rzeczy, które kupiłam w sklepach z odzieżą używaną. Pierwszą z nich to jest bluzeczka. To jest taka bluzeczka, w sumie tunika. Dość długa, delikatnie rozkoszowana do dołu, z rękawkiem takim do łokcia. Tutaj ma takie fajne brązowe koraliki. Jedyną metką, jaką tutaj znalazłam, to było www.charles w ogóle, czy coś w tym stylu, zaraz Wam powiem dokładnie. Charles w ogóle. Nie znam w ogóle tej firmy. W każdym razie ja za tą bluzeczkę, kochani, zapłaciłam 25 zł i to jest taki lumpek dość niedawno otworzony. Niemniej jednak oni mają tam rzeczywiście drogie rzeczy. Nie ma tam takich jakichś fatałaszków, szmatek jak w niektórych, że zanim coś człowiek znajdzie, to musi się oszukać. Tam jest wszystko ładnie powieszone na wieszakach, wycenione, także tam rzeczy są troszeczkę droższe, ale i powiem Wam, że tam są marki i Mojito, i Rezerw, i jeszcze innych wiele, także troszeczkę taki lepszy. Natomiast poszłam jeszcze do innego lumpeksu, coś tam zaczęłam szukać, chciałam jakąś sukieneczkę na lato i zobaczcie, wygrzebałam taką bardzo kolorową. Oczywiście tutaj bez rękawów, ona się delikatnie do dołu rozszerza i za nią zapłaciłam chyba 4,80, bo to jest odzież na wagę. Także myślę, że na lato jak najbardziej się sprawdzi, żeby sobie spokojnie po domu chodzić. I kolejną sukienką, którą kupiłam też już jeszcze w innym lumpeksie, za tą, kochani, zapłaciłam 28 zł, ona jest obcinana pod biustem. Oczywiście jest bez rękawów, bardzo duży ma dekolt. Dlatego się zastanawiałam, czy sobie ją kupić, czy nie, ale sukienka jest bardzo fajna, bardzo zwiewna. Jak możecie zobaczyć, ona ma taki właśnie delikatny wzorek po sobie. Oczywiście żadnej metki też tutaj nie widzę, bo jest wszystko już wyharatane, a z tyłu jest zupełnie gładziusieńka, prościusieńka i ona tak się kończy przed kolankiem. Także myślę, że przy upalnym lecie fajnie się sprawdzi. No i teraz pokażę Wam, kochani, kilka rzeczy, które kupiłam już po prostu w sklepach. Pierwsza rzecz to są spodnie, ale spodnie są takie 3/4. Chciałam właśnie coś pod te wszystkie bluzeczki, takie dłuższe tuniki. Tutaj ma kieszonki, nie wiem, czy to będziecie widzieli. Spodnie mnie kosztowały, kochani, 29,99. Tutaj są zameczki po bokach, dość cienkie, one są właśnie takie dość elastyczne. Myślę, że się fajnie będą sprawdzały, bo ja lubię spodnie 3/4. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, to jest taka też bluzeczko tunika. No i oczywiście, no jaki mógłby być motyw? Jak zwykle tygrysy, ona jak widzicie jest taka rozszerzana do dołu, z przodu jest krótsza, z tyłu jest właśnie dłuższa. Ja za tą bluzeczkę zapłaciłam, kochani, 25 zł. Jest na bazie chabru, bo była jeszcze chyba z turkusem, ale stwierdziłam, że chabru jakoś bardziej mi się ten kolor podoba. W tle oczywiście flaga amerykańska i tygrysy, nie wiem, co ma wspólnego Ameryka z tygrysami, no ale niech już tak będzie. Bardzo mi się podobała, dlatego sobie ją kupiłam. Kolejna bluzeczka, taka już bardziej spokojniejsza, już do pracy. Możecie zobaczyć, też jest właśnie z tych dłuższych. Kupuję sobie po prostu bluzki na lato, większe, luźniejsze, żeby jednak tak nie przylegały do ciała, bo to wiadomo, człowiek się poci, jest mu gorąco. Za tą bluzeczkę też zapłaciłam 29,99. Oczywiście bez rozmiarów żadnych tutaj nie ma i ona jest też, jak widzicie, taka w lilię, po prostu w lilię i z tyłu jest gładziusieńka, prościusieńka biała, także myślę, że też się fajnie sprawdzi w pracy. No i ostatnio jeszcze buszowałam po jeszcze jednym sklepie, kochani, i kupiłam sobie coś w takim stylu jak narzutka, kurtka, z tym, że to jest właśnie prześwitujące, bardzo delikatne. Jako młoda dziewczyna miałam właśnie coś w takim stylu, tylko że było na podszewce i tak się śmieję, że chyba z sentymentu kupiłam. Myślę, że do czarnych spodni, do tych właśnie krótkich, które sobie kupiłam, do jeansów będzie się świetnie prezentowała. 29,99 bluzeczka mnie kosztowała. Ona jest taka trochę za pas. Tutaj na rękawkach też ma ściągacze. Tutaj są kieszonki z zameczkami, wykończenie jest złote. Bardzo mi się to podobało, dlatego się skusiłam, kupiłam. Oczywiście były jeszcze różne inne kwiaty, ale jakoś tak wzięłam właśnie z tą przeważającą częścią czerwieni. I kolejna bluzeczka, kochani, którą sobie kupiłam. One już były na wyprzedaży. Jak możecie zobaczyć, taka też właśnie długa, dość szeroka, popielata. Ja za tą bluzeczkę, kochani, zapłaciłam już 12,99, a kosztowała 24,99. Z delikatnym tutaj
rękawkiem takim przyszytym na stałe. Także myślę, że ona też się fajnie sprawdzi. Oczywiście z tyłu jest gładziusieńka, biała. Także myślę, że też będzie fajna, ok. No i oczywiście jak zobaczyłam tą bluzkę w sklepie, no to stwierdziłam, kurczę, muszę ją mieć. Jest po prostu zarąbiasta. Kolor, jak widzicie, taki troszkę różowawy. No i te wszystkie tu lakiery na przodzie, no normalnie mnie urzekła, muszę mieć, stwierdziłam. Tym bardziej, że cena, kochani, była rewelacyjna, bo ona była 9,99, przeceniona z 19,99, także stwierdziłam, muszę, tym bardziej, że była jedna, jedyna i myślę, że też będzie fajnie się sprawowała w lecie. I kochani, pokażę wam jeszcze dwie książki, które kupiłam. Jedną kupiłam w sumie przez przypadek, mąż ze mną był w Biedronce na zakupach i wyciągnął spod sterty właśnie książkach o muffinach. Wie, że ja lubię muffinki piec, co chwilę szukam jakichś nowych przepisów, także myślę, że będę korzystać z tej książki. Za całe 4,99 książka mnie kosztowała, także naprawdę świetna. No i drugą książkę kupiłam sobie, kochani, w Lidlu. Książka bardzo kontrowersyjna, wzbudzająca wiele opinii pozytywnych i negatywnych. Mam zamiar się za nią właśnie zabrać. Jak widzicie, to jest książka masa. Ja ją kupiłam bodajże chyba w Lidlu. Ona była przeceniona na 24,99, dlatego się skusiłam. Jestem ciekawa właśnie tej książki, co w niej takiego jest. Kochani, to by były moje takie szybkie, krótkie zakupy. Piszcie w komentarzach, czy wam się coś udało kupić fajnego. A ja na dzisiaj żegnam się z wami cieplutko, kochani. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.